Witamy Państwa. W środku tygodnia rozpoczynamy nasz cykl jesiennych spotkań z gośćmi w naszym studiu. A na początek dobra okazja, byśmy porozmawiali o kulturze, o sztuce, ale o filmie. Przede wszystkim Rafał Mościcki w studiu. Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie. Czyli twórca polskich lam, które pamiętam spotkaliśmy się przy okazji, kiedy lamy wchodziły w dorosłość. To był 18. Festiwal Opolskie Lamy. Jak przechodzą przez tę dorosłość w trudnym okresie kinowym, filmowym, instytucjonalnym, bo teraz będą obchodziły swoje 22. urodziny? No, dorosłość to była wielka odpowiedzialność, bo COVID przede wszystkim i dużo lockdownów. Myśmy suchą nogą przeszli w zasadzie z festiwalem do końca, unikając tego całkowitego zamknięcia kin, jadąc na połowie frekwencji, gdzie wszyscy twórcy przyjeżdżali tutaj i naprawdę było trudno. Trudno było z wielu powodów, ale mam takie wrażenie, że im bardziej jest trudno, tym więcej się chce i więcej rzeczy powstaje i więcej rzeczy można zrobić. Mam takie poczucie, że jak będzie lżej, to będzie gorzej. Czyli że nie musi być łatwiej, żeby było lepiej, tak? Dokładnie. Ale myślę, że to słowo, które wybraliście w tym roku, idealnie opisuje charakter tego, co się dzieje w życiu, ale także i w kinie. Wspólnota. Bo między innymi po słowie miłość, które doskonale pamiętam, jak wybrzmiało bardzo mocno na lamach, tym razem tym leitmotivem, nazwijmy to, jest właśnie wspólnota. Niezwykle ważne, tak jak sam mówisz, chociażby począwszy od organizacji projektu, po to, co będziemy oglądać na ekranie. No gdzieś te słowa kluczowe nam towarzyszą i one jakoś są takie prorockie. Nie wiem, skąd to się bierze. Może się bierze z takiego przeczucia, takiego nas, organizatorów, takiego poszukiwania czegoś, co odzwierciedla tą rzeczywistość, która jest dookoła nas. No i tutaj w tym momencie, wcześniej, kiedy była młodość, wolność, miłość, kiedy dotykaliśmy kobiet, problemu kobiet i tak dalej, kino kobiety, no tutaj ta wspólnota wpisuje się w to, co się w tej chwili dzieje, na ziemiach opolskich głównie też, czyli Powódź, i ta wspólnota jest bardzo potrzebna teraz, na te czasy. Ta wspólnota jest potrzebna nam, żeby odbudowywać nawzajem relacje, zakopywać troszeczkę tą nienawiść, która narastała przez lata i która powoduje, że my tą wspólnotę musimy odszukiwać nie tylko ze sobą, ale też z uchodźcami z Ukrainy, którzy przyjeżdżają do nas, z wieloma osobami, które zamieszkują tutaj, których nie było tutaj wcześniej. Same te tereny opolskie są terenami repatriantów, tak. Gdzie moja rodzina też pochodzi właśnie z takiej repatriacji, która tutaj zasiedlała tę ziemię. Więc myślę, że ta wspólnota jest bardzo, bardzo szerokim słowem i ona bardzo dużo oddaje i bardzo fajnie się układa program, bo widzi się, jak dużo może być rzeczy właśnie w programie. No to właśnie porozmawiajmy o tym programie, dlatego że dzisiejsza konferencja prasowa tak naprawdę oficjalnie otwiera festiwal, który rozpocznie się 4, a zakończy 10 października, więc 12 października, przepraszam, tak. 12 października, więc to jest jak zwykle mocny filmowy tydzień w Opolu, bo to jest jednak ponad tydzień w zasadzie, prawda, bo to jest najważniejsze filmowe wydarzenie. Powiedz mi, co było kluczem doboru, jeśli chodzi o główną oczywiście falę, którą będziemy oglądać, czyli konkurs główny, konkurs krótkiego metrażu, debiuty, co ciekawego, bo pamiętam Darię, jej filmy i dopiero co laureatkę, jak się rozwijają ci młodzi reżyserzy, co było teraz kluczem tego doboru, no i co mniej oczywiście możemy tylko zasygnalizować, bo tych filmów będą dziesiątki, które pokażecie. Tak, no patrzę teraz sobie tak, słuchając Twojego pytania, patrzę sobie na konkurs główny, na fabułę. No i ta wspólnota w zasadzie się tam wyłania. Czy mamy anonimowych alkoholików, czy mamy małą miasteczkową wspólnotę listonosza, czy mamy tutaj, możemy powiedzieć, wspólnotę leśną, bo dokumentach ten jest tak. Simona Kossak, jest las, jest wycieczka do lasu. Wspólne razem spędzanie czasu, wspólne razem bycie ze sobą, to jest to, a przede wszystkim te filmy są niesamowicie energetyczne, poszukujące tego miejsca i myślę, że dające byt też w kinie i do oglądania w kinie przede wszystkim. W krótkim metrażu jest bardzo dużo jest o dostępności, bardzo dużo jest o spektrum, o osobach ze spektrum. Nawet mamy reżysera, który dzieli się tym światem, robiąc film i opowiadając o swoim świecie. Więc myślę, że tutaj dla każdego coś dobrego. Ponad 50 filmów w konkursach amatorskim i krótkiego metrażu, fabuła, animacja, dokument.
będziemy go pokazywali w kinie Meduza, zarówno jak i na Politechnice Opolskiej. To taka nowość na Mikołajczyka, tak żeby trochę też studenci mogli poczuć się taką wspólnotą razem ze sobą. Zresztą też część konkursu pełnometrażowego pokażemy na Uniwersytecie, z kolei w Studenckim Centrum Kultury. Więc my nie chcemy zakopywać tych ścieżek, chcemy jeszcze bardziej na nowo odbudowywać i też chcemy w Opolu też pokazać, że my wspólnie możemy razem oglądać. Zakończymy to kinem samochodowym. Laureat zeszłorocznego festiwalu Kuba Skoczeń, który jest jednocześnie z Opola, film Chrzciny z cudowną Katarzyną Figurą, Tomaszem Szuchartem i wieloma jeszcze innymi aktorami w formule kina samochodowego. Czyż może być piękniejsze wspólnotowe zakończenie niż przeżycie Chrzcin w czasie stanu wojennego. Więc myślę, że to będzie naprawdę, naprawdę niesamowita podróż, przygoda. Dużo będzie elementów takich towarzyszących, dużo będzie wystaw, dużo będzie spotkań autorskich. Spotkamy się z naszą jurorką, bo przypomnę, jury w konkursie pełnometrażowym absolutnie nie jest jury branżowym. I będzie pisarka Olga Drenda, która przyjedzie ze swoją nową książką Słowo Humoru. Będzie Kuba Mitoraj, który jest wspaniałym muzykiem, na co dzień grający na scenach, mający mnóstwo swoich autorskich projektów. Zakuka, przypomnę, czyli opolski projekt, gdzie Kuba pisze, ten będzie spoglądał na to z tej perspektywy. Przyjedzie Pedrulczek, który jest attaché kulturalnym czeskim. I jakże nie mówić tutaj o wspólnocie w przypadku Polski i Czech, terenu transgranicznego, gdzie Głuchołazy, Powódź i to wszystko się dzieje. I PET z perspektywy swojej będzie oceniał te filmy. W jury konkursu Etude, fabuła, animacja, dokument, będziemy też mieli niesamowite grono jurorów. Michał Tomiczek, odpowiedzialny na co dzień za tydzień filmu niemieckiego, który będzie oceniał filmy. Klaudia Małota ze Stowarzyszenia Kin Studyjnych, która będzie w jury. I Justyna Adamczyk, która w tym roku dostała w Darłowie nagrodę najlepszego kiniarza roku, a pochodzi z Opola. To jest z tego miejsca na rondzie. Będzie jej dom, pojechała do Krakowa i w swoim kinie mikro zrobiła tyle fenomenalnych rzeczy dotyczących kina, że stała się kiniarką roku. To jest naprawdę wśród 300 kin studyjnych dostać taką nagrodę od kolegów, koleżanek z branży. Myślę, że to jest niesamowita frajda i Justyna zgodziła się być tutaj u nas też w jury. Pięknie. Więc myślę, że to będzie tego bardzo dużo. Nie mogę cię oczywiście też nie zapytać króciutko, jak było ze zdoborem, czy rzeczywiście było z czego wybierać, bo tych filmów jest dużo, ale to też pokazuje, ilu mamy twórców, ile mamy osób, które robią, tworzą bardzo ciekawych młodych ludzi, bo ciągle wasz festiwal też pokazuje tych, którzy później też stają się, bo przecież ile lam odebrali ci dzisiaj, my możemy powiedzieć, znakomici twórcy, bo już nie chcę mówić, czy reżyserzy, scenarzyści i tak dalej. No tak, wracają do nas ci, którzy tutaj w cudzysłowie zaczynali. Tak, wracają do nas ci, którzy przyjeżdżają do nas jako muzycy, czyli Tomasz Gąsowski przyjeżdża z Jackiem, bohaterem swojego filmu Wróbel. Mariusz Rusiński ze swoim filmem przyjeżdża, który zaczynał od wolontariatu tutaj na lamach i tutaj tak naprawdę stawiał swoje pierwsze kroki, jeszcze będąc bardzo młodym człowiekiem. I w zasadzie jak przechodzę sobie przez te wszystkie rzeczy, Eliza Kubarska, która przyjeżdża, która tutaj też miała swoje krótkometrażowe filmy, a teraz przyjeżdża z pełnometrażowym filmem Wanda Rutkiewicz, Ostatnia wyprawa, i też pokażemy go w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki. To jest naprawdę niesamowita droga. To pokazuje, jak dużo się dzieje i jak dużo jeszcze można na tym polu zrobić i jak bardzo wszyscy tęsknią za kinem w Opolu. Oby tak było. No i oczywiście też nie możemy nie powiedzieć o tej honorowej lamie, zwłaszcza, że postać, jaką jest Tomek Wolski, no wbiła się bardzo mocno, prawda, w ostatnie te lata kina. I na pewno to jest kolejna postać, która w tym panteonie tych super lam z... No należy jej się to miejsce i ona tam będzie. Ja pamiętam jeszcze festiwal, jeden z pierwszych, Teatr Larki i Aktora, gdzie nawet mam zdjęcie, prowadząc rozmowę z Tomkiem, siedząc, rozmawiając. Wtedy człowiek o niesamowitej wrażliwości, ja nie wiedziałem, w którą stronę to wszystko podąży. Czy Tomek będzie kiedyś fabuły robił, czy będzie dalej wierny dokumentowi. I Tomek naprawdę zrobił niesamowite rzeczy i tutaj zachęcam wszystkich, żeby przeglądali te jego filmy, zwłaszcza studentów medycyny, która w Opolu powstała. Film Lekarze, fenomenalny, w zasadzie pokazujący zawód lekarza, który jest zawodem z powołania, i obserwacja tego świata jest niesamowita. Szczęściarze to coś bardziej dla urzędników, a zwłaszcza Urzędu Stanu Cywilnego, czy Pałac, przepiękna historia o Pałacu Kultury opowiedziana przez Tomka. I Tomek przyjeżdża tutaj i przyjeżdża na pewno
nie żeby dostać nagrodę za całokształt, bo my chcemy, żeby ta lama honorowa wskazywała kogoś, kto w tym kinie robi niezły szum. W zeszłym roku była to Agnieszka Żulewska. Notabene Opolanka. I patrząc na to, jak na przykład na jednej z platform znowu film o powodzi z 97 roku pikuje w górę, to znaczy się, że to są ludzie, którzy mają wyczucie do rzeczy, które przekazują, które mogą być czymś ważnym dla drugiego. No to czasu zostało niewiele, drodzy Państwo, żeby przygotować się do festiwalu. Od 4 października, tak jak powiedziałeś, w wielu miejscach Opola lamy będą w cudzysłowie spacerować, bo umówmy się, mamy jeszcze szlak lam, który sobie można odświeżyć. Tak, one wszystkie mówią ludzkim głosem. Wystarczy najechać na kod QR i przepięknym głosem aktorów naszych opolskich odzywają się te lamy, zdradzają swoje imiona. Teksty przepiękne pisała nam Klaudia Kostyra, która notabene pracuje po powrocie z Nowej Zelandii, pracuje z nami przy festiwalu i bardzo się z tego cieszymy. No takie powroty są też właśnie miłe, bo pokazują, że to wszystko, co robimy, ma jakieś znaczenie. No i przez cały czas tych 20 paru lat walczymy o to, żeby w Opolu było miejsce, gdzie zagości kino. Żebyśmy nie musieli zamieniać Narodowego Centrum Polskiej Piosenki, biblioteki, teatru, galerii. Żebyśmy nie musieli tego miejsca zamieniać na kino, tylko będziemy cały czas postulować, że to miasto zasługuje na kino. Nie na jedną salę w kinie studio raz w tygodniu, tylko naprawdę to kino jest potrzebne i ta nostalgia w kinie Helios, którą przeżywamy, widząc te miejsca kinowe. No to tutaj to się z tym wiąże taka niespodzianka, bo przyjedzie Ula Biel, która pokaże, jak wyglądało to kino przed wojną. Że tak naprawdę Opole było stolicą kinową kina Górnego Śląska. Że tak naprawdę wszystko, co najważniejsze kinowego, działo się tutaj. I stąd też się zrodziła Śląska Noc Kin Studyjnych, która obejmuje Opole, dlatego że tutaj naprawdę kinowo się dużo działo. I widać po tym wszystkim, że ludzie bardzo tęsknią za kinem. I my się bardzo cieszymy, że mamy Heliosy, bo to jest miejsce, w którym właśnie będzie się odbywał konkurs główny fabularny, ale wydaje mi się, że... Ale właśnie powiedzmy o tych pozostałych też tak, miejscach. Kino jako miejsce, miejsce to jest mało. No, pozostałe miejsca to Muzeum Polskiej Piosenki, gdzie spotkamy się z filmem Ula o Urszuli Dudziak, Narodowe Centrum Polskiej Piosenki, NCPP, Studenckie Centrum Kultury, czy chociażby Galeria Sztuki Współczesnej, Miejska Biblioteka Publiczna, Politechnika Opolska, MDK Kino Studio i tak mógłbym wymieniać. Ale nie wymieniłeś Meduzy. No Kino Meduza, które stało się takim centrum, w zasadzie centrum zdarzeń wszelakich, bo i przypomnę, że teraz w czasie powodzi Świat Bastera, czyli nasz koci dom, sprawia, że my też jak gdyby udzielamy informacji, w jaki sposób można pomagać zwierzętom na te trudne czasy, więc ta wspólnotowość buduje się przez to wszystko. Dziękuję bardzo. Rafał Mościcki, drodzy Państwo, poinformował Państwa szczegółowo o tym, co będzie się działo między 4 a 12 października. 22 edycja Festiwalu Filmowego Polskie Lamy przed nami. Oczywiście będziemy także relacjonować jej przebieg. Dziękuję Ci bardzo za wizytę w studiu. Szczegóły oczywiście na stronach opolskielamy.pl sobie Państwo znajdą. U nas też na bieżąco będziemy informować o tym, co na festiwalu ma miejsce.